10 sierpnia wspominamy błogosławionego Edwarda Detkensa, prezbitera i męczennika. Edward urodził się 14 października 1885 roku w podwarszawskiej wsi Mokotów. Dziś jest to jedna z dzielnic stolicy. Około 1900 roku rodzina przeniosła się do Aleksandrowa. Obecnie jest to osiedle warszawskiej dzielnicy Białołęka. Szkołę średnią i gimnazjum Edward ukończył w Siedlcach i otrzymał świadectwo z tytułem praktykanta aptekarskiego. Zaraz potem w 1903 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął na początku listopada 1908 roku z rąk arcybiskupa metropolity warszawskiego Wincentego Teofila Popiel-Hościaka. Edward pracował jako wikariusz, m.in. w Żbikowie, w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, obecnie na terenie Pruszkowa. Była to wówczas niewielka osada, ale Edward obiecał jej mieszkańcom, że jeśli zbudują u siebie kaplicę, każdą niedzielę i święta przyjedzie do nich, aby odprawić im mszę świętą. Kaplica ta powstała w 1910 roku i w ten sposób Edward był przez dwa lata jakby pierwszym proboszczem Pruszkowa, choć oczywiście nieformalnym. W 1913 kardynał Aleksander Kakowski erygował tam parafię pod wezwaniem Świętego Kazimierza. Jednocześnie ksiądz Edward wspomagał proboszcza księdza Józefa Szczuckiego, w budowie nowej świątyni w Żbikowie. Powstała ona w 1913 roku. Wybudowana została też plebania. W tym samym roku ksiądz Edward został przeniesiony do Kolegium Wikariuszy Archikatedr w Warszawie. Odtąd na stałe związał się z Warszawą. Wikariuszem przy katedrze był przez 16 lat, stając się świadkiem najważniejszych wydarzeń w stolicy z okresu I wojny światowej powstania i pierwszych trudnych lat II Rzeczpospolitej. Przez lata był prefektem w warszawskich szkołach, między innymi w gimnazjum, a później także liceum imienia Jana Zamojskiego, w prywatnym żeńskim gimnazjum humanistycznym Haliny Gepnerówny, w prywatnej szkole Cycylii Kozłowskiej oraz gimnazjum żeńskim Władysławy Lange. Ksiądz Edward prowadził stowarzyszenie Juventus Christiana założone w 1921 roku przez księdza Edwarda Szwejnica, skupiające inteligencką młodzież katolicką. W 1932 działało już 14 kół stowarzyszenia w Warszawie oraz po jednym w Poznaniu i Wilnie. Działalność ta sprawiła, że gdy w 1928 roku ksiądz Szwejnic został pierwszym duszpasterzem akademickim w Warszawie i rektorem Kościoła pod wyzwaniem świętej Anny, rok później jego wikariuszem został ksiądz Edward. W 1934 roku po śmierci księdza Szwejnica objął po nim obowiązki rektora Kościoła, będącego dziś ośrodkiem duszpasterstwa akademickiego w Warszawie. Był także związany z Warszawskimi Stowarzyszeniami Twórczymi, w szczególności z Akademią Sztuk Pięknych. Ksiądz Edward stał się twórcą majowych pielgrzymek studentów i profesorów na Jasną Górę. Wprowadził, realizując pomysł zmarłego wcześniej swego poprzednika, coroczne ślubowania młodzieży akademickiej. Pierwsze takie ślubowanie odbyło się 24 maja 1936 roku. Gdy przed szczytem jasnej góry zebrało się 20 tysięcy młodzieży a modlitwie przewodniczył kardynał August Chląd, prymas Polski. Studenci przyrzekali wiary naszej bronić i według niej rządzić się w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, narodowym i państwowym, zawieszając swój los Matce Bożej. W czerwcu 1938 roku ksiądz Detken stowarzyszył pielgrzymce akademickiej na kanonizację Andrzeja Boboli w Rzymie. Po wybuchu II wojny światowej i upadku stolicy został poddany represjom przez okupanta niemieckiego. Pierwszy raz Gestapo aresztowało go już 4 października 1939 osadzono go na Pawiaku. W więziennym szpitalu opiekował się m.in. studentem politechniki cierpiącym na zapalenie nerwów po wybuchu bombowym. Po czterech miesiącach w środę popielcową 7 lutego 1940 roku wypuszczono go. Przygotował wtedy na Wielki Piątek symboliczny grób pański. Opleciony drutem kolczastym był symbolem Polski zniewolonej. Nadpalone belki opisywały zbombardowany kraj. Kilkaset kilogramów ziemi ułożonej w formie grobów z krzyżami, jak na warszawskich ulicach, znaczyły setki tysięcy pomordowanych, a metry tiulu, jako całunu rozwieszonego od bocznego ołtarza po ambonę, nadzieję. 30 maja 1940 roku, zaraz po Wielkanocy, Gestapo pojawiło się przed drzwiami kościoła Świętej Anny. Ksiądz Edward został aresztowany. Mówiono mu, że jedzie na krótkie przesłuchanie w siedzibie Gestapo przy Alei Szucha. Zawiesiono go jednak stamtąd do więzienia śledczego przy Ulicy Rakowieckiej, a 15 kwietnia 1940 roku na Pawiak. 2 maja wywieziono go do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Otrzymał tam numer 24 014. Podczas krótkiego pobytu w tym obozie był bity i maltretowany. Zmuszany do nieludzkiej pracy przy noszeniu cegieł i budowie dróg. W nieustającym zimnie, głodzie, szykanach obozu, szybko tracił zdrowie. Około 10 października 1941 roku Niemcy wywieźli go do Dachau, gdzie prowadzono rozłożoną w czasie eksterminację przedstawicieli polskiego duchowieństwa. Tam wytatuowano mu na przedramieniu nowy numer 27831. Zachowało się 19 listów, pisanych przez księdza Detkensa z Dachau, które przepuściła cenzura obozowa. Są niesamowitym świadectwem cierpień, ale i wielkiego ducha. Pisane po niemiecku, pełne słów i zwrotów, szyfrów, anagramów, przenośni i symboli, w związku z cenzurą, możliwych do odczytania tylko przez bliskich i znajomych. Zawierają też myśli i pouczenia kapłańskie dla organizacji studenckich i młodzieży akademickiej, którą tak ukochał. 5 lipca 1942 roku napisał ostatni list z przesłaniem do młodzieży akademickiej. Pisał w nim m.in. Ewangelia uczy nas żyć w Bogu, zwłaszcza teraz, wymaga od nas, by coś, a nawet wszystko, złożyć w ofierze. Jeden musi życie, inny praca albo cierpienie. W świetle Krzyża Chrystusa ma swój sens. Dla nas może bardzo trudny do zrozumienia, ale przez to można łatwiej wypełnić wielki obowiązek życia. Tymczasem Niemcy zaczęli więźniów znajdujących się w stanie beznadziejnym najpierw izolować, a potem wywozić z dachał w tak zwanych transportach inwalidów. W jednym z nich 10 sierpnia 1942 roku znalazł się także ksiądz Edward. Więźniów wywożono do austriackiego ośrodka eutanazyjnego w Hartheim i tam mordowano ich w komorze gazowej. Komendatura obozowa poinformowała rodzinę urzędowo, że Edward zmarł 22 sierpnia 1942 roku. Jego ciało spalono w krematorium, a prochy rozsypano na pobliskich polach. Ksiądz Edward Detkens beatyfikowany został przez świętego Jana Pawła II. W Warszawie 13 czerwca 1999 roku w grupie 108 polskich męczenników II wojny światowej. Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie znajduje się w rodzinnym grobowcu jego cenotaw, czyli symboliczny nagrobek. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Edwarda, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Żyjemy to, Bóg to wszyscy święci, święte Boże.